chcę się dzisiaj podzielić z Wami takim sposobem na oczyszczanie obiekcji, który przedstawił mi Grant Cardone. Mianowicie, jeżeli klient upiera się przy jakimś zastrzeżeniu, jakiejś obiekcji, jakimś narzekaniu związanym z jakimś z elementów naszej oferty, na przykład za późno dostarczamy produkt, albo gdzie indziej ma taniej, albo nie możemy czegoś z opcjonalnych elementów zrealizować, zadajmy klientom pytanie, czy to jedyny powód, który powstrzymuje Państwa przed złożeniem zamówienia? Czy to jedyny powód, który powstrzymuje Państwa przed złożeniem zamówienia? Dlaczego i co nam to daje? Jeżeli klient odpowie tak, to jedyny powód, przechodzimy do prostego wyjaśnienia. Super, czyli rozumiem, że jeżeli rozwiążę ten dylemat, jeżeli skoryguję naszą ofertę, jak mnie znacie, to wiecie, że nie cenowo, albo niekoniecznie cenowo. Jeżeli skoryguję tą ofertę, to znaczy, że będziecie Państwo gotowi do przejścia, do podpisania zamówienia? Tak, będziemy. No skoro to jedyny powód, ja istnienie tego powodu wykluczę poprzez rozwiązanie tego problemu, no to klient jest gotowy do przejścia, do podpisania zamówienia. Ale też, jeżeli klient mi odpowie, nie panie Marcinie, oprócz tego jeszcze chodzi o to, że to i tamto, to wtedy ten drugi powód często może okazać się ważniejszy. Wtedy pytamy, panie kliencie, to który z tych dwóch jest bardziej bolesny, bardziej kluczowy? Gdybym mógł wykluczyć tylko ten jeden, żebyśmy przeszli do podpisania zamówienia, to którym miałbym się zająć? W tym drugim przypadku zyskujemy wtedy pewność, że w tej klasyfikacji ważności priorytetów klienta przynajmniej zajmujemy się właściwym problemem, który on chce rozwiązać. A zatem prośba i zadanie domowe dla Was. Przećwiczcie frazę, czy to jedyny powód, który powstrzymuje Państwa przed podpisaniem zamówienia, i obserwujcie, jak rośnie Wasza skuteczność, bo po prostu będziecie wiedzieli, co robicie, i w zamknięciu będziecie w stanie zdecydowanie lepiej kontrolować sytuację. Ku uciesze i ku radości i ku korzyści klienta i Waszej. Wszystkiego dobrego, to były moje 2 minuty.